Czyli czołem, z tej strony Kazox. Witam was w nowym odcinku, no oczywiście czego? Wiedźmina, którego muszę w końcu chyba skończyć. Wypadałoby, powiem wam szczerze. Dobra, przepraszam za moją nieobecność przez pewien czas na kanale, ale już jestem z powrotem, wszystko załatwione, więc powinny być odcinki teraz na bieżąco. Dobra, teraz idziemy bawić się na snowboardzie, bo musimy się spotkać w Elfich Ruinach z Filippą. To będzie ciekawe. Jedziemy. Jak zginę, to się nie śmiejcie. Spokojnie. Nie chcę się zabić od razu. Spaj. Pos, pauza. Oj, Geralcie, co ty wyprawiasz, powiedz mi? Kurde! Upsi. Nie, w tą stronę. Ja zginę stąd zaraz. Nie! Ha! Patrz, nie zginąłem! O to mi chodzi, poczekaj sekundę. Zorgi, stuknąłem mikrofon trochę. No, chyba powinno być teraz ok, mi się wydaje. To był znacznik. Dobra, nie miałem go jeszcze, ale przyda się teraz. Co jest? Już tyle mi się pad zaciął. Po prostu świetnie. Spójrz na to. Otworzą się drzwi pewnie. Czary! Chodźmy. Normalnie magia, bym powiedział. I co teraz? Planujesz wyhodować sobie nowe oczy jak Vilgefortz? Kiedy go zabijałem, proces nie był zakończony. I wyglądało to mocno makabrycznie, ale... Jak rozumiem, skojarzenie z tym zwyrodnialcem było czysto przypadkowe. Tak, oczywiście. Słyszałem też o pewnym szybko, ślepym przecież krasnoludzkim bogaczu z Mahakamu, który ale racja, chyba tu byłem, mi się wydaje. Oto doły dwa wielkie ludzi. Dalej nic nie widział. Co za dźwięki prezentował się. Bardzo gustownie. Słyszysz to? Światła trochę by się przydało. O! W jego stronę, a nie. O to chodzi mi. To jeszcze. Okej. Okay. To jest, no. Pomóż mi może. O to mi chodzi, zabijemy ją i koniec. Czekaj, tam coś jest dla mnie. Medalion dobrze. No przytrzymuj. I zdobyty punkt umiejętności. Kupimy miksturę i idziemy dalej. Mój znak Igni. Ulubiony znak, jeżeli nie wiecie mój. Jestem z tych, którzy uważają, że najlepszą obroną jest atak. Tylko jak teraz dostaniemy się na górę? Po schodach. Ja bym powiedział, że skoczymy. Tylko mi się wydaje, że będę musiał ją bronić, jak teraz będzie to robić. Patrzcie. Bayer. Gotowe. Chodźmy. Ja iść pierwsza, czy ja zauważyłam, że to całe napięcie między tobą, nie na... Wow! Nie spadli! Chyba na cywilę. O! Wy chyba naprawdę nie zdajecie sobie sprawy, jak to wygląda. To znaczy? Chris udaje starszą siostrzyczkę Ciri, ale tylko patrzy, jakby ci wskoczyć do łóżka. Ty i Yennefer bawicie się w rodziców.
Tak, więc jeśli chciałabyś się wcisnąć na piątego, to ewidentnie nie ma już miejsca. Co to? Nie to chciałem użyć. Dobra, dobra. Super, że mi się to broni, jeszcze na luźno. No i po tobie! Ha, ha, ha! O to mi chodzi! Nie mogę nic dzisiaj wziąć? Nie. Dobra, idziemy za tobą. Pokaż nam, co tu masz. Ej, czemu mi pasek życia zniknął? O kur... Dobra, to jak użyłem, to się pojawił. Malutki błąd. Spójrz. O, kolejne drzwi. Patrzcie, te oczy świecą teraz. Wygląda na to, że wszystko oczu. Będę musiała robić za ciebie. Widzisz tego strażnika, który wygląda jakby czekał na zapłatę? Nie mam drogi. Trzeba mu zapłacić. Chodzi o krew, o kup z krwi. Ten strażnik to Fialan, postać z elfiej legendy. Czy ty nic nie czytasz? Nie, no czytałem, przecież tyle książek tam znalazł Geralt podczas całej... Uła! Nie zaczęło sobie na kucie zrobić jednego? Ona świeci tymi oczami, czy co? To da, otwierają się. Zapraszam. Prosty klucz, powiem wam. Dajcie, muszę skończyć w końcu tego Wiedźmina, żeby mu zacząć dodatek grać. No Yennefer i już musi mieć skończyć naprawdę inne serie. Wpływ na cesarza, skoro zgodził się zapewnić bezpieczeństwo loży. Co o tym myślisz? Spoko. Myślę? Chcesz mnie tak po prostu pociągnąć za język bez żadnego Geralt, zmęczyłam się, usiądźmy i porozmawiajmy? Jasne, i co jeszcze może? Herbatki ci zrobić? Tak ci zależy na grze wstępnej? Dobra, umowa. Umowa z Emhyrem to wasza sprawa. Nie mnie powinnaś ściągnąć za język. Czyli jasne, że nie. Nie powiedziała. A co z jej osobistymi planami? Czyżby chciała w swoim czasie zostać doradczynią młodej, obiecującej cesarzowej? Ładnie. Trzymaj się z daleka od Ciri. Ona jest dorosła, Geralt. Ciągle zapominasz, że potrafi już sama decydować o sobie. Potrafi. To co? Idziemy? No i tak, idziemy. Świetna jest taka droga do tej pory, więc... Poczekaj, mogę naprawić sobie... Nie, wtrącać do życia. Naprawić ten miecz? To jest w gorszym stanie. Co to daje mi w ogóle? Igni. O, przyda mi się. Lubię igni. Hmm. 2% szansy na zamrożenie. Ale nie mogę tego nigdzie włożyć. No
Okej. Jak nie można, to nie można. A, i czekajcie, mają postaci. Mogłem jedną... Znaczy, jeden punkt umiejętności dostałem. Mam dwa właściwie. Kto by pomyślał? Jeszcze... Okej, mam ostatni poziom, tylko muszę zrobić punkt umiejętności. Będzie dobrze. Gdzie nie. Ty jesteś? Przecież wiesz, że nie możesz nas wszystkich odgonić od niej mieczem jak watachy wilków. Mogę i zrobię to. Mogę i będę próbował. No, idziemy. Okej, dobra, jedna droga, więc... Z kim będę tu walczył? Bo coś tak wygląda na walkę. Poczekaj, coś tu jest. Czujesz? No, śmierdzi. Mój medalion. Nie rozśmieszaj mnie tym swoim wisiorkiem. Dostroić się do elfiej magii jest odrobinę trudniej niż wyczuć śmierdzącego biesa. Patrz! Archan Lumar! I pół, 1000 elfów. Światło włączy! No i co? To znaczy, że kamień słoneczny jest gdzieś tutaj. Więc nie stój jak kołek, tylko spróbuj poprzestawiać te zwierciadła. O, aha, czy będę dochodził do zwierciadła i coś się będzie działo. Aha. W górze jest znak zapytania, pewnie nad nami, na górze. Ha ha. A, mogłem skróty iść. No rób coś. Chyba nie spadł. Dokładnie pięknie, tylko jak się do niektórych dostać, nawet nie wiem. Idziemy tutaj, na razie spróbujmy. Mała bestia. Co on robi? Przód, tył? A, do tego się pewnie muszę dostać idąc tu. Dobra, czekajcie, w tą głąb. A może i nie. Co ty robisz, Geralt? Aha, ten chyba, czekaj. Prośba, nie blokuj się na każdej skałce małej nawet. I z kim tu będzie walka? Szynia! I tylko tyle ciekawych rzeczy. No dawaj, chodź tu. Okej,
O kurde, było blisko. Chłopczyku, nie ma szans ze mną. Kurczę, znowu nie widzę, ile rzeczy mam. Dobra, spróbujemy teraz to przestawić. Przestawiaj się. Jest. Ha ha. O kurde. Nie godziło mi o to, ale spoko. Mogę się... sorry. Mogę przemedytować tą godzinę. Mogę. Czekałaś, co nie? Jak spałem sobie. Kurde, znowu nie widzę, co się dzieje. To genialnie, opas rzeczywiście się pojawił. O kur... O dobra. Cześć, cześć, kobito. Kamień słoneczny. O, tak, no przepraszam, kamyczek słoneczny. Daj mi go i zabierajmy się stąd. Nie tak szybko. Musimy coś ustalić. Niech zgadnę, musisz lecieć. Zaraz mi ciekawe powiem, co? Że z jakiegoś powodu kamień słoneczny jest ci o wiele bardziej potrzebny niż nam. Zamienisz się w sowę i... Siup. 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 Nie wiem, skąd ci to przyszło do głowy. Bezpieczeństwo Ciri jest teraz dla mnie najważniejsze. Chciałam porozmawiać z tobą o przyszłości. Mojej przyszłości. A co mam cię zabić? Spoko. Załatwione. Na pewno spodoba ci się w Nilfgaardzie. Polecam górzyste okolice Nazairu. No patrz, a Yennefer mówi, że nie masz poczucia humoru. Ale teraz słuchaj uważnie. Kiedy ma poczucie humoru. Gon i Ciri będzie bezpieczna, oszołamiająca kariera Yennefer na cesarskim dworze się skończy. Z mojej perspektywy świetnie się składa, bo nie interesuje mnie odrodzenie loży, jeśli nie będę miała decydującego głosu. I mówisz mi to wszystko, bo... Właśnie. Jak cię znam, to kiedy pokonamy Dziki Gon, wymkniesz się z Ciri tylnymi drzwiami, żeby przepaść gdzieś w głuszy, prawda? A, możliwe. Bardzo to romantyczne. Ale może zamiast niszczyć dziewczynie życie, lepiej weź ze sobą Yennefer i zniknij. Triss mogłaby mieć coś przeciwko. A, tak. No to udziel Yennefer przyjacielskiej rady. Ciebie posłucha. Teraz wątpię. Masz dla mnie jeszcze jakieś wskazówki? Czy możemy już wracać? Możesz już iść. Wiem, że masz jeszcze coś do załatwienia. Wracaj z powrotem. No kurczę, pacieka. Spryciula. Kto będzie chciał mi odebrać kamień? Czy jest stąd wyjście? No, a poinformuj Apolacha, że wszystko jest gotowe. Mała bestia. O, chłopaki. Chłopcy, chłopcy. Ile mogę powtarzać wam, że nie macie ze mną szans? Jeszcze jak mi się śpieszę, żeby ukończyć odcinek, to już w ogóle nawet nie zaczynajcie walki.
O, walka. Chyba. Spinaj się, Geralt, spinaj się. Skrytki. Wrócę się, zobaczę, co tutaj jest chociaż. Aha, nic. No dobra. O. Sprytne. Ciemno jak nie wiem. Ojej, nie. Chyba wyjście, w końcu. Dawaj, dawaj, Geralt. Chłopcze. O, czy nie? O, schematy. Psz, wiedziałem, że będzie przeciążenie, tylko coś podniosę. Dobra, to jest chociaż, bo jak nie, to wyrzut... O kurde, biorę to. A ty, papa, mięczyku. Sorry. Idziemy. Żeby dostać się stąd, trzeba naprawdę trochę powalczyć. To nie jest tak, że idzie koniec, wyjście jest gotowe. Czeka tylko. A, dobra. Najgorsze, że go prawie nie widzę. Dobra. Pokonałem człowieka cienia. Oj, może się przydać? Może... O kurczę! Poczekaj, podniosę wszystko. Dobra. Co tam muszę wyrzucić z ekwipunku? Kusza, słaba kusza. Okidoki. Ale jak stąd wyjść? Czy to nie było wyjście? Jest! Bałem się, że tylko jakaś krypta było. O! Aha, to jest siedlisko potwora, z którego wyszedłem.
Wystawiona minuta. Raczej nie zdążę dojść do... jak on miał? Avalaha. O kurczę, na łódź. A najbliższy znacznik jest tutaj. Spróbujemy. Może się uda. Kto wie? Gdzie to? Tam. Będzie ciekawie. Dobra, czemu dalej nie widzę przedmiotów, które podnoszę, czy nie podnoszę, które mam? Czyli mikstury, dokładnie mówiąc. No, okej. O tak, między koskami. Zostaw mnie, chłopcze. I szybko się teleportujemy. Zachęcam was oczywiście do sugestii, co wprowadzić na kanale, co zmienić, co dodać, co odjąć. Chętnie się dowiem jakieś rady od was. Zobaczymy, może się poprawi jakoś. Teraz ostatnio zakupiłem sobie kamerę, więc może dojdą vlogi, częstsze vlogi. Było trochę ogólnie. No zobaczymy, na pewno chciałem jeszcze pokazać recenzję nowego pana do Xboxa. Bo uważam, że jest po prostu świetny. Nagram unboxing jeszcze przed tym, jak miałem kamerę, więc nie oddaję tej jakości, ale teraz powinno być lepiej. Rozejrzeliśmy się trochę po twoim laboratorium. Szybko. Nie wątpię. Tak, Geralt? No kurde, ale dużo ma opcji. Znaleźliśmy kamień słoneczny. Dar Gelbana dla Dillian z Białych Okrętów. Według legendy nigdy go nie użyła, a Gelban umarł z żalu. My nie każemy Edinowi czekać tak długo. Wygląda na to, że możemy wyruszać. Z tej drogi nie będzie już odwrotu. Dobrze, tak możemy, chodźmy. Kurczę, nie wiem, czy to nie będzie tak, że... mi się zacznie odcinek wtedy. Kolejny. Chyba muszę skończyć w tym momencie po prostu z wami. Do zobaczenia na Undvik. Okidoki. Fajnie, patrzcie, jak oni odpływają. Ja was dogonię szybkim teleportem. O, mam dąż do Volatha i czarodziejek na Undi. Dobra, a jak wezmę mapę i przy okazji jak się potem dostać, żebym wiedział już szybko. Jeszcze. A, fajnie, znaczy szybką podróżą będzie. No, kidoki. No, to nie będzie problemu. Chyba. To zakończymy w tym momencie po prostu. Mam nadzieję, że się podobało, że w końcu jesteśmy już blisko końca. Przynajmniej mam taką nadzieję, z tego co mi koledzy mówili. I żegnam się z wami do następnego odcinka. Na razie wszystkim.